A w tym wideo, namówiony przez wielkiego, wspaniałego Piotra Jeglińskiego, tworzymy dla was format pod tytułem Moje Top 3. Poznacie takie moje top 3 w różnych kategoriach. Zapraszam. Moje top 3 filmy. Filmem numer 1 będzie Mały Książę na Netflixie. Film, który jest w zupełnie innej formie nagrania. Jest to opowieść o małym księciu, gdzie dziadek z dziewczynką o tej bajce rozmawiają. Ten film był dla mnie istotny, bo obejrzałem go chyba z milion razy razem z moją córką i za pierwszym razem było duże takie wciągnięcie się w temat i dużo pokazania w sposób nowoczesny, jak się można wyalienować o swojej własnej planecie. Ten film nie jest tylko dla dzieci, jest dla dorosłych, nawet bardziej dla mnie niż dla mojej córki. Sporo rozmyśleń po tym filmie miałem. Film numer 2. Teraz was zaskoczę. Film Love Actually. Czemu o tym filmie mówię? Bo obejrzałem go w święta. Przypomniał mi czasy, gdzie byłem na maksa nieszczęśliwy. Tak, film Love Actually pokazał mi czasy, gdzie byłem na maksa nieszczęśliwy. Gdzie nie mogłem sobie znaleźć mojej drugiej połowy, nie znałem Kamili, nie wiedziałem jaki chcę być, jaki jestem, jak dawać wartość światu, czułem się beznadziejny, czyli w skrócie nie kochałem sam siebie, a ten film jest o tym, jak pokochać kogoś. Więc jak pokochać kogoś, jak się samemu siebie nie kocha. Miałem taką retrospekcję. Ten film obejrzałem wiele razy wcześniej, lat temu tam z 15. Był bardzo pozytywny, dawał mi dużo energii i też bardzo dużo nauczyłem się angielskich zwrotów z tego oto filmu i tam jest taki fragment, gdzie Hugh Grant tańczy. No i ja tak tańczę. Jak mnie nie widzi. Tak więc no bardzo mocno się utożsamiam z tą scenką Hugh Granta, więc to był film numer 2. Film numer 3, Skazani na Shawshank. Ten film oglądam średnio 2 razy w roku i obejrzałem go niedawno. O Jezus Maria, to jest tak dobry film. To jest tak dobry film, że mimo tego, iż ten film ma już pewnie z milion lat, jest nadal bardzo aktualny. Jak dużo rzeczy można z niego wyciągnąć, czerpać i doświadczać. Tak, więc to są moje top 3 filmy. Top 3 seriale. Na pierwszym miejscu Modern Family. Taki bardzo lekki, 20-minutowy serialik, odcinkowy serialik. Tak, oglądamy go z Kamilą. Zwyczaj jest to jeden odcinek dzielony na 3 części przez 3 dni. Ten serial jest super ciekawy, pokazuje takie sytuacje rodzinne, z którymi się często można utożsamiać. I mamy po takim odcinku mnóstwo z Kamilą przemyśleń, dyskusji na temat analogii albo właśnie nie analogii. I ostatnio analizowaliśmy, co powoduje tak ogromny sukces tego serialu. No i jest to duże odwzorowanie rzeczywistości, więc warto go obejrzeć i patrzeć, czy przypadkiem ten odcinek akurat nie jest o nas. Serial numer 2. Wataha. Polski serial obejrzany w lockdownie numer 1, czyli w kwietniu, maju. Wciągnął nas mocno ciekawa, wartka akcja, bardzo inspirujące, interesujące było to, że to działo się w Bieszczadach, więc jeszcze bliżej było nam do bohateru, poznamy te tereny. Nie gdzieś w Afryce, nie w Stanach, w Australii, tylko dobry serial zrobiony w Polsce. Czy jakaś tam wartość merytoryczna jest? Nie znalazłem. Jest to po prostu dobra rozrywka. To był serial numer 2 i serial numer 3. Young Pope 2. Młody papież 2. Young Pope 2. To jest tak dobre. To jest tak dobre, że oh my god. I z tego to się można nauczyć bardzo, bardzo dużo. Polecam obejrzeć pod kątem... O Jezus, to trzeba obejrzeć, więc serial numer 3 to jest Young Pope 2, Young Pope 1, no i gdybym miał miejsce czwarte, to powiedziałbym, że Billionsy, ale Billionsów nie obejrzałem w tym roku, więc nie ma Billionsów jeszcze. Top 3 seriali Marcina Osmana. Potrawy! Na pierwszym miejscu będzie wszystko z restauracji La Ruina w Poznaniu. Czy kuchnia azjatycka, izraelska, pomiksowana, ich serniki i tak dalej. Potrawa numer 2 to będzie wszystko to, co potrafimy zrobić w Thermomixie. A tych potraw jest tam mnóstwo. Gdybym miał wybrać jedno, będzie to curry z batatami. Zrobione w Thermomixie. Bez dwóch zdań. I potrawa numer 3 to na pewno będzie to półmisek wegański, który nazywa się ręka Fatimy.
z restauracji Falla. Nawet może nam się uda odnaleźć zdjęcie tego oto dania. Gdzie nawet na samą myśl o tym daniu zaczynam się ślinić. Napoje. U mnie jest to bardzo proste, bo piję albo wodę, właśnie byłek wody, albo piję sok z selera, czyli na szklankę soku muszę zużyć cały seler naciowy. Więc napój numer 2, czyli woda i sok z selera. Napój numer 3 to będą znowu soki warzywne z wyciskarki wolnoobrotowej. Polecam, mega, mega, mega sztos. Gdybym miał mieć takie miejsce zamienne z tymi sokami, powiedziałbym, że kawa, a bardziej rok eksperymentowania z różnymi rodzajami kawy, to robimy w domu w kawiarce. Więc kategoria 1 kawa, a tych kaw były przeróżne rodzaje i cały czas szukamy tej kawy idealnej, eksperymentując z różnymi smakami. Książki biznesowe. To bez dwóch zdań. Zacznę od razu od książki Felixa Denisa Jak zdobyć bogactwo. Jest to książka, która zmieniła całkowicie to, w jaki sposób patrzę na mój biznes i zarabianie pieniędzy i bardzo fajnie zaprocentowało wdrożenie tej książki. Książka numer 2. Książka Metoda Wima Hofa. No bo jak wiecie, morsuję i to już całkiem długo. Jest to mega fantastyczne dla odporności, dla resetu. Ma same korzyści, nie ma żadnego minusa. Hartuje ciało i ducha, że fajna metoda, jaką jest metoda Wima Hofa, pozwala lepiej się eksponować na zimno, fajniej oddychać i robić ćwiczenia oddechowe, które mi pomagają utrzymać wysoki poziom energii albo szybko się zregenerować na przykład w trudniejszej nocy z dzieckiem, gdy jesteśmy niewyspani. Czyli książka metoda Wima Hofa to mój numer 2. Książka numer 3, Tilman Fertitta, czyli Zamknij się i słuchaj, książka, która w końcu jest na polskim rynku, pokazująca to, w jaki sposób można naprawdę służyć klientom. No i wiecie, właśnie wymieniłem 3 książki, które my wydaliśmy, ale to jest super bonus bycia wydawcą, że możesz wydawać te książki, które są najlepsze na świecie. Jako bonus numer 4, taka mała gwiazdeczka, Mali Wielcy. To jest taka seria książek, na przykład o Coco Chanel, o Stephenie Hawkingu, o Marii Kirskudowskiej dla dzieci, bo książki dla dzieci mają coraz większe znaczenie w moim życiu, bo czytam ich coraz, coraz więcej i staramy się szukać z Kamilą takich książek. Kamila je szuka i podsyła ciekawostki. To są mega odjechane, mega edukacyjne i zupełnie inne niż Świnka Pepa. Kto ma dzieci, ten wie, o czym mówię. Top moich książek niebiznesowych. Kochani, nie mam takich książek. Nie mam książek niebiznesowych. Książki, które się u mnie pojawiają z trochę innej kategorii, no to Zdrowie, rozwój, ale też o tym mówię na naszych blogach, vlogach. Natomiast książki niebiznesowe u mnie nie istnieją. Czytam rocznie jakąś jedną powieść, ale w roku 2020 nawet takiej jednej powieści nie łyknąłem. Więc miejsce książek niebiznesowych będzie. Top 3 państw bez wahania na pierwszym miejscu: Portugalia. Za jej smaki, zapachy, kawę, bułeczki, zapach wody, smak wody, owoce morza. Portugalia numer 1. Na miejscu numer 2 Bali, Indonezja. Masaże, codzienne masaże. Świetne jedzenie i piękny zapach na ulicach, bo tam wszędzie palą takie kadzidełka dla swoich bogów, które pachną przepięknie, więc to jest miejsce numer 2. Miejsce numer 3 to polskie lasy i jeziora, których odwiedziliśmy w 2020 roku chyba miliony, bo spędziliśmy w lasach i jeziorach ogromnie dużo czasu i Polska jest mega, super, hiper fajna, szczególnie w porze kwiecień do września, więc na trzecim miejscu będzie to polska zielona część leśno-jeziorowa. W naszym przypadku są to głównie rejony Wielkopolski. Top profili instagramowych. A sobie podejrzę, kogo ja najczęściej na Instagramie oglądam. I na pierwszym miejscu jest oczywiście Mirek Bern. Mirek Bern, czyli kanał kolegi, który robi podobne rzeczy jak ja, dzieląc się rozwojem, lekcjami i swoimi wartościami. Na drugim miejscu tu pokazuje mi się Zenia Skiniowca, który jak już coś napisze, to napisze. Pisze rzadko, ale dobrze pisze, jak już napisze. I kogo my tu mamy w moim gridzie? Testowałem sobie profil Tom Bilu. Nigdy nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, ten, jak się to czyta dokładnie. Tom Bilu, Tom. Ale to na zasadzie eksperymentu, czy content, który daje się u mnie tak
przykleja. Jest oczywiście Gary V, My Thoughts on Cannabis, ale Gary u mnie jest permanentnie, więc nawet nie jest w moim topie, bo się cały czas przewija i się chowa, i się znowu przewija, i się znowu chowa. Więc to jest mój top Instagrama. Oglądam znacznie częściej stories niż czytam posty i znacznie częściej publikuję niż czytam, więc to jest ten problem. Moje top kanały na YouTubie. Numer 1 to kanał Noah Kagan. Kanał Noah Kagan. To jest mój taki starszy brat, który wie ode mnie znacznie więcej i podaje to w sposób bardzo podobny do mojego, czyli szybko, konkretnie na temat, skupienie na wartości, na odbiorcy, żeby wszyscy mogli jak najszybciej maksymalnie dużo rzeczy z tego wideo się dowiedzieć. Kanał numer 2, może was trochę zaskoczy, ale Wojciech Cejrowski. Wojtek Cejrowski, jego rozważania na temat sytuacji na świecie, czy nawet nie podróży, ale ta seria rozmów z redaktorami radiowymi, gdzie wypytują go jego poglądy. Dla mnie jest to bardzo ciekawe obserwować inny sposób myślenia i sobie z tego wyłapywać rzeczy, które dla mnie są ciekawe. Trzecia rzecz to kanały dotyczące tematyki Wima Hofa, czyli ktoś pokazuje swoje case study, swoje techniki, więc znacznie więcej było u mnie w tym roku oglądania Wima Hofa na YouTubie. Zespoły muzyczne. Na pierwszym miejscu Iwo Dimczew. O, jaki to jest freak, jak bardzo go uwielbiam. Iwo Dimczew. Iwo Dimczew. Polecam sobie zobaczyć jego YouTube, teledyski, Instagramy. Na Instagramie też sam odpowiada na wiadomości, więc można się z nim zakolegować na Instagramie. Bardzo fajna, barwna postać. Mega kontrowersyjna w tym, jak te teledyski sobie tworzone, są tworzone. Ja jestem zafascynowany, słucham często, polecam bardzo mocno. Miejsce numer 2. To nie jest lepszy, gorszy, tylko numer 2. To Łąki One, niezmiennie. Łąki One cały czas u nas się przewija. No i trzecie miejsce, no to kategoria... muzyka dla dzieci. Czyli wszystkie żabki, kosi łapcie i takie inne. Jak ktoś ma dziecko, dokładnie wie, o co mi chodzi. Że w samochodzie słucham, jak jedziemy z rodziną, głównie tych rzeczy. A jak jadę sam do sklepu, chociaż 3 km, czy 15 minut sam w spokoju, no to słucham rzeczy w stylu dużo afrykańskich nut, afrykańskiej muzy. Afrykańskiej muzy jest u mnie sporo. No i moje odkrycie z tego roku ubiegłego to Jeruzalema. Master KG, to jest w ogóle jakiś trend, mega fala. Wówczas sobie jeści, już lepiej się uśmiechasz. Moje marki ubrań. Sezon mocno luźno-dresowy, więc to co używam to Diamante. Pozdrawiamy Tomka z Diamante. Rzeczy luźniejszych, sportowych to się u mnie pojawiło znacznie więcej The North Face i znacznie więcej Columbia. Uwielbiam buty Columbia. Mam mega kurtkę z The North Face puchową, więc tu jestem zakochany. Więc wymieniając te trzy marki mówię właśnie Diamante, The North Face, Columbia. No bo marki garniturowe chwilowo szafy moje nie rozbudowują, nazywam markę Silk Supply, a koszulę chyba Bytomia. No ale zatrzymałem dokupywanie ubrań wieścowych, bo chwilowo one nie są potrzebne niczego innego, jak tylko dla nagrywania dla was wideo. Nawet nagrałem się, ubrałem się pięknie, żeby też poczuć się pięknie. Top 3.